Pamięć o ludziach to również pamięć o miejscach, które z losami tych ludzi są silnie związane. Czy pamiętacie o tych miejscach? Czy wiecie, dlaczego są tak ważne? Lekcja historii tu, w lesie w Olku, ma szczególne znaczenie. W tym lesie zginęli z rąk niemieckich oprawców młodzi patrioci. Trudno dziś wyobrazić sobie, co mogli czuć, idąc na egzekucję. Trudno wyobrazić sobie ich strach i rozpacz w obliczu śmierci. Ale warto pamiętać o nich, bo także dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce. Nauczyciel historii Stużna, Marek Pawłowski, opowiada młodym ludziom historię ich rówieśników, którzy nigdy nie wyszli już z tego lasu. Jesteśmy nieopodal Barbarki, w Olku. To jest miejsce pamięci narodowej. Tu zostało pomordowanych około 100 młodych chłopców. Czy harcerzy? Trudno powiedzieć. Później, pod koniec wojny, Niemcy, obawiając się tej zbrodni, wywieźli zwłoki do żwirowni i spalili je. Natomiast w tych zwłokach znaleziono szczątki ubrań, gdzie były to także ubrania harcerskie. I dlatego historycy podejrzewają, że byli to młodzi ludzie harcerze. Czy z Torunia, czy z okolic, trudno powiedzieć. Mogli być z całej Polski. Był jeden prawdopodobnie taki świadek, który coś tam widział, ale on oczywiście już nie żyje. My natomiast, naszym zadaniem jest o tym pamiętać, szerzyć tą wiedzę i pamięć o tu pomordowanych młodych ludziach, kilkunastoletnich zaledwie. To część historii gminy Łysomice, naszej historii, tej nam najbliższej. A dzięki powrotom do takich miejsc jak las w Olku i opowieściom o wydarzeniach z lat II wojny światowej, pamięć o jej ofiarach ma szansę przetrwać. Nieliczni już świadkowie tamtych wydarzeń wciąż pamiętają grozę wojny. Jak byli Niemcy, to mojego brata kijami zabili. On był w Bydgoszczy. Pracował i przyjechał do domu. I była godzina 12:00 i pukał, dom był oświetlony cały. Przyjechał tam jakiś tam Niemiec, przyjechał, zapukał do okna i mówi tak, że ma wstać, bo przyjechał jego ten inspektor, co pod nim był. Samochód mu szykować. A on wstał w drzwiach i mówi tak, Jezus Maria, idę na Stracynie. To 12 chłopów było, co kijami go zabili. Wtedy przyszedł Niemiec do mamy i mówi tak, Boże, potrzebuję, cóż potrzebuję? A mama mówi, dziękuję, zabiliś tam syna, ja już nic od was nie chcę. Pani Maria Gronowska z Gostkowa była wówczas nastolatką. Chciała normalnie żyć, bawić się, nie mieć trosk, ale wokół szalał terror niemieckich okupantów. Gdy rozpoczęła się akcja eksterminacji polskiej inteligencji, wielu mieszkańców tych ziem zasłużonych dla polskiej niepodległości znalazło się w niebezpieczeństwie. Niemiecki Selbstschutz, czyli oddziały samoobrony, złożone z miejscowych Niemców wraz z Gestapo, pojmali wielu wybitnych przedstawicieli lokalnej społeczności. Większość znalazła się w Forcie VII na przedmieściu Torunia. Traktowani w okrutny sposób, bici, męczeni przez strażników, czekali tam na nieuniknioną śmierć. Wybrano miejsce kaźni, las w Barbarce, gdzie od października do grudnia 1939 roku rozstrzelano przynajmniej 600 osób, wśród których znaleźli się samorządowcy, nauczyciele, działacze społeczni. Stanisław Cywiński, radny gminy Tużno, wójt Ćwikliński z Gostkowa, wójt Tużna Józef Reza oraz tamtejszy radny Ignacy Styczeń, kierownik szkoły w Tużnie Władysław Jaroszyk.
Wśród zabitych znaleźli się także prezes kółka rolniczego w Kostkowie Władysław Szczygieł, Leon Filcek, sołtys Świerczynek i kierownik tamtejszej szkoły. Niektórych rozstrzeliwano od razu po pojmaniu i bez przewożenia do Fortu VII i na Barbarkę. Tak zginęli w lesie w Lulkowie wójt Brąchnowa Jan Podwojski, Feliks Gzela, kierownik szkoły w Brąchnowie, Alfons Rejwer, kierownik szkoły w Łubiance, Franciszek Podwojski, sekretarz gminy Smolno, Walenty Woziwoda, sekretarz gminy Łubianka i jego brat Stanisław Woziwoda. Aresztowania zakrojone na szeroką skalę wspierali świetnie zorientowani, kto jaką rolę odgrywał w lokalnej społeczności, zamieszkali na tych terenach Niemcy. Nierzadko załatwiali w ten sposób swoje prywatne porachunki. Większość z aresztowanych zginęła w Barbarce. Specjalna komisja wybierała spośród pojmanych tych, którzy mieli zginąć i z reguły skazywała na śmierć. Barbarka stała się również miejscem kaźni dla Leona Czarlińskiego, ziemianina z Brąchnówka, działacza niepodległościowego, mającego ogromne zasługi dla polskości Pomorza, a także uczestnika Powstania Wielkopolskiego. Z relacji świadków z celi śmierci Fortu VII, 24 listopada 1939 roku Leon Czarliński pożegnał się ze współwięźniami, wyszedł do oprawców i pewnym krokiem ruszył do ciężarówki, która wiozła kolejnych 150 więźniów na śmierć w lesie Barbarka. Innym znanym ziemianinem, który zginął w Barbarce, był Jan Donimirski z Łysomic, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, wcześniej komendant organizacji wojskowej Pomorza i uczestnik Powstania Wielkopolskiego, uhonorowany za swoją działalność na rzecz wolnej Polski medalem niepodległości. Niezwykle ceniony i lubiany przez społeczność Łysomic, aresztowany przez gestapo na początku października, trafił do Fortu VII i miesiąc później został rozstrzelany przez Niemców. Podobno do końca zachował spokój i opanowanie, a z jego obecnością w Forcie VII związana jest też historia opowiedziana nam przez Piotra Oleckiego, twórcę muzeum przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Toruniu. Komendant Strauss polecił mężczyznom rozebrać się do naga celem oddania odzieży do dezynfekcji. Hrabia Donimirski z Łysomic nie rozebrał się do końca, na co rozwścieczony Strauss wyrwał laskę dziadkowi naszego wolontariusza i tak długo bił Donimirskiego, aż na nim tę laskę połamał. Laska ta trafiła do naszych zbiorów. W takich miejscach jak to muzeum znajdują się nierzadko zatrważające pamiątki po wydarzeniach w Forcie VII. Pośród tych pozostałości po koszmarze wojny można zadawać sobie wciąż to samo pytanie. Dlaczego doszło do tej zbrodni? Dlaczego tylu mieszkańców naszej ziemi musiało oddać swoje życie? Jednym z motywów była zemsta. Chodzi o internowanych po wybuchu wojny Niemców zamieszkałych w Toruniu, Chełmży i okolicznych miejscowościach. Około 600 Niemców już 3 września wyruszyło w kierunku Warszawy pod eskortą około 240 młodych junaków z przysposobienia wojskowego. Dowodził nimi kapitan rezerwy Jan Drzewiecki. Podczas marszu doszło do próby ucieczki, wywiązała się strzelanina i zginęło co najmniej kilkanaście osób. Niemiecka propaganda nazwała to wydarzenie Marszem Śmierci, oskarżając kapitana Drzewieckiego o zamordowanie z zimną krwią aż 150 Niemców. Tym wydarzeniem można tłumaczyć gorliwość zamieszkałych na tych ziemiach Niemców, zwłaszcza członków Salzschutzu, z jaką wyłapywali przedstawicieli polskiej inteligencji. Dla polskości, polskiej kultury i języka nie mogło być miejsca w Rzeszy Hitlera. Polacy mieli być niewolnikami, a dorobek Rzeczypospolitej miał zniknąć na zawsze. Dlatego tak ważne było dla Niemców, aby zgładzić polską inteligencję, działaczy społecznych, liderów społeczności lokalnych. Tych, którzy mogli zagrozić realizacji planu zniszczenia wszystkiego, co mogło się kojarzyć z polskością tych ziem. Wtedy nie byłaby już możliwa taka lekcja historii, jak ta w Olku, w miejscu, trochę na uboczu, a jednak ważnym dla losów tych wszystkich, którzy stracili życie w Barbarce.
stara żwirownia w Olku jest bardzo powiązana z miejscami egzekucji, które miały miejsce na Barbarce. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie zacierania śladów przez oprawców były one spopielane właśnie na terenie żwirowni w Olku. Mówimy tutaj o pierwszych ofiarach masowych egzekucji, w których ginie m.in. Donimirski, ginie Czarliński, ale to nie tylko. Kolejne ciekawe fakty pojawiają się w momencie, kiedy natrafia się na zwłoki kapitana Jana Drzewieckiego, który został powieszony w siedzibie Gestapo przy ulicy Bydgoskiej w Toruniu, natomiast został pochowany właśnie na terenie żwirowni w Olku. Ekshumowany w 1945 roku, został pochowany z czcią i godnością na cmentarzu przy ulicy Wybickiego w Toruniu. Dodatkowo w Olku pojawia nam się wątek egzekucji harcerzy, prawdopodobnie wiosną 1942 roku. Według relacji świadków, około 50 metrów od drogi prowadzącej na Zamek Bierzgłowski doszło do egzekucji 30 młodych harcerzy, chłopców w wieku między 13 a 16 lat. Tak przynajmniej wzmiankuje świadek, który widział to zdarzenie. Po całej egzekucji ciała zostały zakopane właśnie na terenie Olka. Wiemy także, że w 1944 roku oprawcy pojawiają się w tym miejscu ponownie i dokonują spopielenia tychże ciał, aby zatrzeć ślady. I tutaj mamy potwierdzenie, że zostały one zakopane, te szczątki, na terenie żwirowni w Olku, o której dzisiaj mówimy. Także w jednym miejscu łączą nam się trzy jakże ważne historie dotyczące patriotyzmu, dzielnych postaw i ludzi, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Czy można zatrzeć ślady tych zbrodni? Czy można wymazać je z ludzkiej pamięci? To zależy od nas, od tego, czy wspominamy ofiary wojny, czy będziemy pamiętali tych, którzy mieszkali w tych stronach, tu na terenie gminy Łysomice. Wystarczy odwiedzić co jakiś czas te ważne dla historii naszej ziemi miejsca, z rodziną, z przyjaciółmi, opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w Barbarce, w Olku czy w Lulkowie. Ważne jest również, jak odnoszą się do wydarzeń historycznych współcześni samorządowcy. Dla mnie osobiście wydarzenia II wojny światowej, a także okres powojenny jest bardzo ważny. Osobiście, ale także w życiu całej gminy. Staramy się te miejsca upamiętniać i dbać o nie. Szerzyć informacje i przekazywać najmłodszemu społeczeństwu, jakie kolei losu na tych terenach obecni byli obywatele doświadczyli. Działacze samorządowi, nauczyciele, każdy z nas może nieść w sobie i pielęgnować pamięć o tych, którzy zginęli za naszą wolność, za dzisiejszą Polskę. Z Łysomic pochodził kapitan, pilot Mieczysław Olszewski, który tu do 9-10 roku życia przebywał z rodzicami, później wyprowadził się do Krakowa i później zrobił karierę lotniczą i on 1 września 1939 roku poległ jako pierwszy lotnik w obronie Warszawy. Był dowódcą 123 Eskadry Myśliwców, która broniła stolicy. Im więcej dowiemy się o takich ludziach jak kapitan Mieczysław Olszewski, tym więcej zachowamy dla tych, którzy przyjdą po nas. Ważne jest to, żeby przekazywano z pokolenia na pokolenie historię tych ziem i ludzi, którzy tu mieszkali. Ślady wojny wciąż są obecne na tych terenach. Niekiedy trudno je już dostrzec, tak jak w Tużnie, o czym opowiada Marek Pawłowski. Pod koniec wojny Niemcy planowali, że Tużno będzie takim ośrodkiem obrony, bo tutaj skupiały się otoczenie Torunia oraz tak zwana cięciwa Wisły. I tu planowano w Tużnie wybudować 33 bunkry. Później zmniejszono to do 25, w końcu wybudowano kilkanaście i jesteśmy przy jednym z takich bunkrów, które się zachowały właściwie resztki. Zabezpieczone to, przykryte jest taką betonową płytą, żeby nikt tam nie wchodził i tak dalej. Ale ten bunkier obrazuje pięknie, jak z tego punktu jest widoczne w koło pole rażenia. Jak Niemcy wzrokowo mieli te bunkry
rozsiane tutaj po okolicy. Dzisiaj ta okolica troszeczkę się zmieniła, ale niemniej ten bunkier bardzo ładnie ukazuje właśnie pole rażenia. I to zdało egzamin. W 1945 roku, kiedy zbliżała się Armia Czerwona, poległo tu dużo czerwonoarmistów, no ale także i Niemców. Także w styczniu 1945 roku ta obrona niemiecka zdała egzamin. Wydawało się, że koniec wojny i ucieczka Niemców pozwoli ludziom na powrót do normalności. Ale wtedy zaczynał się zupełnie inny, również trudny rozdział naszej historii. Wejście Armii Czerwonej. A za Rusków to było tak. Chodzili po domach, gdzie są dziewczynki, tam chodzili. I przyszli do teściowy dwóch Rusków. Jeden miał głowę obandażowane, drugi taki pęć. Nie, moja siostra leżała prosto, a ja obok leżałam. I szli prosto do siostry. Jak ja widziałam, że oni szli do siostry, tak, ja w piżamie, moje rzeczy, wszystko do stodoły na snopki się posłam położyć i wtedy leżę. Naraz słyszę, o jęk. Mówię, o Boże, chyba moje siostry zabili już. Weszłam z powrotem do tej stodoły, w te snopki. Stodoła była taka dziurawa już, nie? Patrzę przez te parki, przychodzi szwagier, męża brat. A gdzie ty idziesz? Mówię, nie chodź, bo mówi tam ruski. Niewielu już zostało świadków wydarzeń sprzed lat. Tych, którzy pamiętają Łysomicę z czasów, gdy ziemię te opuścili Niemcy. Tak jak Stanisław Miller, który osiedlił się tu zaraz po wojnie i przybył do Łysomic wraz z rodziną, z Wołynia, jako 17-latek. Tutaj w Wilkowie osiedliliśmy się najpierw w jednym miejscu, później przenieśli nas w drugie, no i tak tutaj zostali. Nie bardzo nas tu przyjęli, no ale innego wyjścia nie było. Z dworca kolejowego w Toruniu Stanisław Miller wraz z rodziną przyszedł pieszo do Lulkowa i zamieszkał w opuszczonym przez Niemców domu. Dziś w gminie Łysomice przybywa domów i nowych mieszkańców, którzy dowiadują się z czasem o historii tych ziem i ludziach, którzy są z tą historią związani. Możemy podziwiać wciąż piękny pałac w Turznie, należący niegdyś do Działowskich, a później rodziny Gajewskich. Tu gościł dwukrotnie Fryderyk Chopin, tu swój testament spisał powstaniec listopadowy i działacz narodowy Artur Zawisza Czarny. W czasie II wojny światowej mieścił się tu szpital, a po wojnie szkoła. Dziś jako hotel jest przystanią dla ludzi szukających spokoju i wypoczynku. Inny pałac, ten w Łysomicach, to miejsce, w którym warto wspomnieć Jana Donimirskiego. To właśnie tu wraz z małżonką Antoniną podejmował prezydentów II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i Stanisława Wojciechowskiego. Jan Donimirski już po aresztowaniu przez Niemców, gdy już więziony był w Forcie VII, kilkakrotnie przywożony był przez Niemców do pałacu po żywność dla siebie i dla innych skazańców czekających na śmierć. Warto też odwiedzić chociaż raz na jakiś czas takie miejsce jak to, Regionalna Izba Historii i Tradycji w Łysomicach. Miejsce, które z pasją wypełniał przez lata eksponatami Adam Kozłowski. Pierwszą myśl, która mnie do tego zmobilizowała, to trzeba to liczyć na dziesięciolecia, około 35 lat temu. No, jeździłem tu i ówdzie z tego względu, że mam takie zainteresowania historyczne. Widziałem podobne rzeczy, no i miałem już jakieś tam zbiory i to mnie tknęło do tego, żeby zebrać, coś z tego zrobić. Jeszcze takim kolejnym bodźcem to było to, że
miałem tu kiedyś warsztat i zachorowałem poważnie, nie chodziłem prawie na wózku i tak dalej, stąd się zwolniło miejsce i te kolekcje, które już wtedy miałem, te paręnaście eksponatów, zaczęły się przeobrażać w taki zbiór, jaki teraz Państwo widzicie. Zbiór, który no nie jest jakimś zbiorem szczególnej wagi, ale zbiorem, który przedstawia codzienne życie mieszkańców ziemi chemińskiej zawarte w eksponatach, w wystroju chałup, w strojach, w ubiorach i tylko i wyłącznie mieszkańców biednej nacji, to znaczy robotników dworskich, drobnego rzemiosła wiejskiego i biednych rolników, którzy na tych terenach mieli małe gospodarstwa rolne i żeby móc przeżyć, to dorabiali u tych panów, którzy mieli potężne majątki na terenach ziemi chemińskiej. O tych ludziach w zasadzie no, wszyscy zapomnieli. Każdemu w głowę przychodzi eksponowanie majątków, dorobków, szlachectwa, ziemiaństwa, a tych drobnych ludzi, drobnych robotników, ich ciężką historię, życie, bycie, niestety niewolnicze, to już powtarzam po raz enty, życie na poziomie niewolnika w tych majątkach ziemskich było, zmobilizowała mnie do tego z opowiadań tych, którzy to przeżyli, żeby zrobić taką kolekcję, taki zbiór i wyeksponować to na potrzeby młodzieży, na potrzeby tych, którzy załóżmy tych rzeczy nie widzieli i prawda, żeby to było dla nich takim krokiem w historię. Imponujące zbiory, świetnie ilustrujące życie codzienne pracowników rolnych sprzed lat, budzą podziw i zainteresowanie wielu gości Adama Kozłowskiego. Wśród wielu eksponatów są również takie, które związane są z II wojną światową. Między innymi odtworzona z najdrobniejszymi szczegółami ziemianka partyzancka. Jeżeli tam wejdzie młodzież szkolna, młodsza, to muszę ich za ręce trzymać, bo wszystko by przymierzali. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież starszą już, to tak przyjdą, zobaczą, no to jest to, to jest tamto, pukną nosem i pójdą. Ale młodzież szkoły podstawowej, to mówię panu, że no znowu mnie zaskakuje z takim zainteresowaniem. Zdjęcia sobie pytają, czy mogą robić, proszę bardzo, w tych hełmach, z tymi magnetami, z tym wystrojem, co tam jest. Także to jest takie miłe, nie wiem jak to spożytkują, mówię pan, ale dobrze, że się interesują, dobrze, że się interesują. I to zainteresowanie bardzo młodych daje nadzieję, że historia przetrwa i bohaterowie nie zostaną zapomniani. Lekcja historii w lesie w Olku zostawi ślad i pomoże bardzo młodym ludziom w odpowiedzi na trudne pytania. Trudne, ale ważne dla naszej przyszłości i dla każdego z nas. Według mnie ktoś, kto jest patriotą, oddaje się i całe swoje serce dla swojego kraju i jest gotów za niego walczyć i kochać go zawsze. Poznaję na przykład wydarzenia, które już działy się wcześniej, gdy moja rodzina nie żyła i mogę po prostu poznać to z książek, bo nikt nie miał okazji mi tego przekazać. Wolność to, że możemy być wolni, możemy o sobie decydować. Jest to ważne przede wszystkim dla historii i dla świata, bo jednak takie rzeczy warto pamiętać ze względu na to, że to są jednak ludzie, którzy za nas oddali swoje życie. Ojczyzna to jest dla mnie rodzina, mój kraj i wolność.